A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Przyszła pora na przechadzkę historyczną wokół budynku dzisiejszego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, obiektu bardzo charakterystycznego dla naszego miasta i jak się okazuje z burzliwą historią powstania. Wraz z decyzją o tym, że Rzeszów stanie się stolicą nowo powstałego województwa, zapadła decyzja, by wybudować odpowiednią siedzibę dla ludzi nowego tworu administracyjnego. W latach 40. ubiegłego wieku architekt Zygmunt Wzorek wraz z planem przestrzennym miasta przygotował założenia tzw. dzielnicy dyspozycyjnej, w której miały być zgromadzone obiekty służące administracji województwa. Dzielnica miała się zaczynać na obecnym placu Ofiar Getta i prowadzić długą osią na zamknięciu, której miał stać Urząd Wojewódzki, a za nim park. Wzdłuż zaplanowanej spacerowej osi miały stanąć pozostałe budynki administracji. Powstał nawet pierwszy budynek tego założenia, modernistyczny biurowiec Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, obecnie Wydział Komunikacji i Urzędu Miasta, usytuowany przy placu Ofiar Getta. Gmach bardzo się spodobał i jego architekta rzeszowianina Ludwika Pisarka wybrano do przygotowania koncepcji budynku dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego. Pierwszy projekt był modernistyczny, ale wdrażanie na siłę zasady realizmu socjalistycznego, według których dzieło ma być socjalistyczne w treści, a narodowe w formie, wymusiły radykalne zmiany w architekturze budynku. Pierwsze rysunki przedstawiały budynek w kształcie spłaszczonej litery H z wielkim prześwitem po środku, a potem zaczęła się gigantomania. Pojawiły się naciski, by zamiast 5 pięter budynek liczył ich 7 i miał zwiększoną kubaturę. Ostatecznie zabudowano prześwit, a 2 piętra dołożono tylko do głównego budynku. Skrzydła pozostały niższe. Jakby tych problemów było mało, pojawiły się kłopoty związane z miejscem, w którym zlokalizowano budowę budynku. Jak wspominał Franciszek Kotula, wschodnia część ogrodu Bernardynów, leżąca za Czerwoną Bramą, została przeznaczona pod gmach Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przede wszystkim to miejsce, gdzie jeszcze z początkiem XX wieku pysznił się rozległy staw. Na wierzchu, czyli na powierzchni, owszem, jest twardsza pokrywa, nawet do kilku metrów, ale poniżej kurzawka, płynne żwirowisko. Potężną budowlę musiano posadowić na specjalnej platformie betonowej, znajdującej się blisko 12 metrów pod ziemią. Jak oceniał to autor tamtego Rzeszowa, koszty tej platformy przewyższyły wydatki na budowę samego budynku. Realizacja gmachu rozpoczęła się w czerwcu 1947 roku. Trwała 10 lat. Zasiedlanie budynku rozpoczęto w 1952 roku. Fasady wykończono w 1956. A hol główny i salę kolumnową w 1957. Rysunki wielu detali architektonicznych powstawały w toku realizacji obiektu i trafiały na budowę bezpośrednio z pracowni architektonicznej. Współcześnie pełen życia budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w 2019 roku wpisany został na listę zabytków, podobnie jak wywodzący się z tego samego socrealistycznego okresu dawny Dom Kultury WSK. I nikt już nie pamięta plotki kolportowanej przez Franciszka Kotulę, że w trakcie budowy zapadł się o 20 cm w głąb gruntu, na szczęście bardzo równomiernie, bez rys i pęknięć.